Medyk. Profesja występująca niemalże w każdej grze drużynowej z podziałem na klasy. Profesja bardzo istotna, bardzo ważna, bardzo pożądana w każdym zespole, jednakże nie do końca zbytnio chętnie rywalna, rozchwytywana. Głównie dlatego, że jest to klasa, która się głównie skupia na leczeniu, wspierają swoich sojuszników niż zabijaniu wrogów. Cześć, ja jestem Rexis, no a w tym materiale chciałbym się z wami przyjrzeć, dlaczego właśnie medyk nie jest klasą, która jest chętnie grywalna przez graczy w jakiejkolwiek grze, ale głównie w TF2. I przeanalizować, czy medyk jest klasą, która w Team Fortressie 2 wymaga jakiegokolwiek buffa, wzmocnienia. Czy wy też, grając właśnie w różne gry drużynowe, gdzie jest klasa profesja medyka, healera, często macie ten problem, aby znaleźć kogoś dobrego, adekwatnego lub nawet kogokolwiek na to miejsce? Sądzę, że wasza odpowiedź jest zbędna, ponieważ każdy zna odpowiedź na to pytanie. Lecz z czego to wynika? No i zapewne pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy, jest to fakt, że większość graczy jednak woli zdawać ten damage, robić te fajne wyniki, fajne osiągi, fragować i tak dalej. Ale dlaczego w sumie większość graczy woli fragować i powiedzmy być w ten sposób użyteczna dla drużyny niż leczyć swoich sojuszników? Głównie dlatego, że w większości gier samo zadawanie obrażeń, samo robienie killi jest znacznie lepiej nagradzane niż leczenie swoich sojuszników. No a nie dość, że nie dostaniesz tego MVP jako medyk, no zazwyczaj w większości przypadków, to w dodatku grając medykiem często godzisz się, no praktycznie w każdej grze, na największą odpowiedzialność na twoich barkach za przebieg rozgrywki. Przez to często osoba grająca medykiem jest tą tarczą na obelgi ze swojej drużyny, ponieważ wszelkie takie rzeczy, które im nie wyjdą, no to oczywiście wina medyka, bo mnie jej nie leczył. No a jakby tego było mało, to jeszcze każdy gracz drużynie przeciwnej ciebie chce zabić jako pierwszego. No i z tego też powodu pewna część osób w społeczności TF-a twierdzi, że medyk powinien otrzymać jakiegoś buffa. No i od razu, długo nie przedłużając, twierdzam, iż jest to jak najbardziej bezsensowne. Ponieważ jakkolwiek buffowanie medyka, czyli klasy, która ma HP nie najgorsze w stosunku do reszty klas w TF-ie, jest dziwne, zdolności ofensywne tej klasy jednak są, powiedzmy, lekko dyskusyjne, ale powiedzmy tylko na dystans, bo jednak na melee dalej są mocne, głównie przez random kryty. To zdecydowanie stwierdzam, że buffowanie damage'a na medyku, zachowując jego wartości lecznicze i ogólnie wsparcie dla drużyny, tworząc z niego w sumie one man army, którą klasą graliby no niemalże wszyscy, byłoby bardzo dewastujące dla TF-a. Moim zdaniem bardzo fajnie obronną ręką, ku temu dając szansę na grę ofensywną, a dalej zachowując swoje zdolności leczące, wychodzi gra od Blizzarda. I to nie chodzi mi o Overwatcha 2, chatpu, a o Heroes of the Storm. Bardzo spora część medyków w tej grze ma builda ofensywnego, który pozwala im zachować dalej swoje atrybuty leczące, jednakże z racji tego, że to jest drużynówka 5x5, której bardzo mocno opiera się też całokształt mikro-makro, to powiedziałbym, że nie jest to aż tak odczuwalne, żeby jakaś klasa była znacząco overpower nad innymi. Po prostu tamta gra daje tyle możliwości, że konkretna klasa, konkretna postać poprzez konkretny swój build, jeden z kilkunastu, może grać lepiej bądź też gorzej na konkretną postać. Przez co nie będzie tak, że powiedzmy tylko medyk przez swoje specyfikacje będzie lepszy, jak pójdzie pod ten build lecząco-damage'owy. Team Fortress 2 na pozór daje nam też tą możliwość takiego buildu poprzez właśnie dopasowanie swojego uzbrojenia do danej rozgrywki. Tyle, że jak też powiedziałem, jest to tylko pozorne. Ponieważ klasy są od siebie aż tak bardzo zróżnicowane, że nawet kiedy totalnie zmienimy postać, dalej jakby powiedzmy w hierarchii tych klas będzie mniej więcej w tym samym miejscu, maksymalnie lekko wyżej, lekko niżej. Powtarzam już od paru lat, że Team Fortress 2 jest grą skończoną, która zbytnio nas zaskoczyć czymkolwiek, no nie może.
I zbuffowanie medyka, w ogóle taki pomysł w tej grze, jest na tyle absurdalny, że radzę gościom, którzy dali tą teorię, zmienić sobie grę i serio zacząć grać, nie wiem, Valoranta, niż w TF-a. Moim zdaniem, jak już jedyna sensowna rzecz, która by mogła dojść do TF-a, to nowe bronie dla medyka, właśnie w przedziale tym ofensywnym, no i też oczywiście standardowo leczącym, które dawałyby właśnie nowe opcje rozwoju sposobu grania tą postacią, niż samo buffowanie, zwiększanie tego, co już zwyczajnie medyk no, posiada, ma. No i cóż, to było na tyle w tym materiale. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się długo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!